bastards may take exactly what I give you! These trade ships, these Tendermen, only surprise about the Obra Dinn. It's come back. Empty. Ahoj, kamraci! Witam was już w trzecim odcinku i po raz trzeci na pokładzie tej przeklętej łajby, jaką jest Obra Dinn. Jednocześnie zapraszam was do trzeciego odcinka z zagrajmy w Return of the Obra Dinn. A na sam początek odcinka opadamy tego trupa. Jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku. Tak więc, kolego mój ty drogi, co ty takiego zrobiłeś, że pośrednio leżysz tu teraz martwy? Och, panie Brennan! Co to się tu od Janie pawliło? No weź, stary, no robisz tak, wciągasz brzuch i przejdziesz. No spokojnie. A ten ma kosę w plecach. I to, jak gościu dostał, że tyle, że tak bardzo się wykrwawił? No, tu w ogóle jakiś ziomek nie ma połowy twarzy. Ten zaliczył Konga na kaczan od Brennana. Tu jeszcze jest trochę krwi. I ciemnica. Nie wiem, co jest dalej. No dobra, rozdziale napisz mi się, proszę. O, jak na zawołanie. Część piąta. Ucieczka. O, i to jest jeden z tych oficerów. No, nie doświadczył nieznanego losu. On został uderzony, a sprawcą był Henry Brennan. A teraz pytanie, który to jest oficer? Mamy pierwszego i drugiego, Boże, i trzeciego. Jednak to może być albo drugi, albo czwarty. I to jest ten problem. No, to teraz pewnie ten tutaj. Dokładnie. Dobra. Kolejne ciało w takim bądź razie. No, bardzo ładnie, że mnie chmurka nie wodzi w 30 różnych kierunków. Ale nawet tą plamę krwi mi tu przeniosło, no bez przesady. Ale okej. Okay. Czyli tak, jak to wyglądało? Tamten dostał dziaba w plecy. Jednocześnie ten coś zrobił, przyszedł Brennan, gong w kaczan, ten wykitował, potem w trakcie ten kitował, to zawołał pierwszy oficer Brennana. Ale co się stało wcześniej? To już wiem, dlaczego gościu nie ma pół twarzy. Oj, ten się już czołga. O, ci ogarnia dopiero, co się dzieje. Okej, okay, czyli... Tak, ci się siłowali i ten przez przypadek dostał strzał w mordę. Ale... Co, z tego wynika, że
ten, który tutaj zginął, dziabnął w plecy tamtego. Tylko pytanie brzmi, kim on jest? Jak na razie mam oficera, midshipmana, który chciał zapobiec buntowi, który ten koleżka tutaj chciał wszcząć, ale ja nie mam bladego pojęcia, kim ten gościu jest. Przez co nie mogę wpisać losów i klepnąć ich sobie. No, nie no, wiadomo w jaki sposób zginął. No, on został... Nie zamarz na śmieć. On został zastrzelony z broni palnej, a sprawcą był nieznany oficer. No, nieznany póki co. Co? Co mi teraz wykrywa? Może nie co, bo co wiadomo, ciało, ale gdzie? Znowu na pokładzie. Tutaj kogoś za burtę wyrzucają. Kurczę, nie zauważyłem, kto wyrzucał. Dobra, i to będzie... O, tutaj. No. Jak umarłeś, kolego? Dostałeś strzał. O! Od Emily Jackson. Dobrze? Kojarzę? Tak, to Emily Jackson. Dostał z muszkietu. Patrzcie, strzał był tak potężny, że przeszedł mu przez serce i jeszcze urwał koszulę z tyłu. I to w jakim stopniu? Co wy tam... Jak wielkie te kule wy tam macie? O, tu jakiś trup. To jest ten steward jakiś. Tak? Chyba tak. No, pewnie on tutaj po coś przybiegł, zabił tego, potem chciał wskoczyć za nimi i dostał strzał prosto w serducho. I to jest część trzecia. Kim jest ten człowiek w jaki sposób? No właśnie nie wiem, kim on jest, ale wiem, że on został zastrzelony z broni palnej. Prawdopodobnie, jeśli dobrze wydedukowałem, kim była ta kobieta, to prawdopodobnie przez Emily Jackson. Ale dopóki nie dowiem się, kim jest ten koleś, to mogę se strzelać. No i teraz pewnie tego. Dokładnie. Dobra. Czyli teraz pewnie będzie drugi rozdział ucieczki. Tylko pytanie, gdzie ona się w ogóle zaczyna? Dobra. I zobaczmy, czy moje przypuszczenia okażą się prawdziwe. No dobrze, dobrze myślałem. Ale ona go ostrzegła. O, w ogóle... Ty, to jest więcej typa. Jest ona. To jest chyba ta panna Jane Bird. Tu ktoś. Nie wiem kto to. I tu jakiś jeszcze. O, to jest steward kolejnego oficera. Pytanie tylko którego. Ale ten, ona go... O, już jest wyraźny. Ona na niego nazwała go Paul. Dobra, poczekam. Czy jest jakiś Paul? I do tego jest stewardem. Czy jest jakiś steward
Steward, który nazywa się Paul. Jest, Paul Moss. Steward pierwszego oficera. Oficera. No jakby... No dobra. Ej, ty, czekaj chwilę. O! Ty, jak... Pokaż inne. Mogę? O! O Jezu, nie! Nie, wracaj. O, ty, a to? Nie, o nie, to jest paskudne. Macintosha proszę z powrotem. Dobra, ale nie escape. Chciałem taba tu i do ryciny chciałem przejść, bo tu jest więcej tych stewardów, nie? To jest też... Tata, spróbuj mi o to. Dalej. To jest nieznany steward. Ten nie jest stewardem. Ten tak trochę jeszcze... Ten jest takim trochę stewardem, mi się wydaje. Dobra, to też jest nieznany steward. To jest steward pierwszego oficera. Steward trzeciego już jest ogarnięty. I tutaj też jest steward. Dobra, a tak w sumie to... Ilu mi ich jeszcze zostało? Jakim prawem ja tego znam? Skąd? Drugi poziom dedukcji, ale... Ja nie, po pierwsze nie znam, nie wiem jakiego losu doświadczył, bo on tam gdzieś zniknął w zgubie. Po drugie, skąd ja mam wiedzieć, kim on jest? Poza tym, że pewnie sądząc po jego twarzy, że jest Azjatą. A jest tu ktoś z Azji? Jest in... No, to jest nas... On nie jest stewardem, to jest pewne. No, mam ilu? 4 z Chin. Topmanów. No i to tyle. Mam 4, no ale do... Mam ilu? No mam 4 strz... No w sensie, jakbym miał jakieś 2 pewniaków, to mógłbym tego gościa strzelać. Ale nie mam 2 pewniaków. W sensie to... No nie, no nie mam, no bo wiem, że to jest Paul Moss, ale nie wiem, kto go zabił. Tutaj królewskie nie ma co... Ten... No zabił go ten, ale ja nie wiem, kto to jest. Wielu... No, ten, jako że... Na... Sobie... Właśnie, poleciały na szalupie. Boże, tabem nie escape'em. One poleciały ten. Są na szalupie. Oni wszyscy użyli szalupy. I ten. I odpłynęli. Czyli oni pewnie żyją. Jest może opcja taka, że ktoś żyje? W sensie, że ktoś przeżył? Na sobie u pola sprawdzę, no bo... Tu jest, że żyje. I o Boże. No, sporo opcji. No ale nie, no Paul został zabity mieczem. Tego właśnie. Przez kogo? Ja nawet nie wiem, czy on jest marynarzem, czy topanem. Jakbym miał wybierać, to jest kto? Jest znany oficer. Bosman, pomocnik, chirurg. O, w ogóle Henry Evans, widzę, był chirurgiem na statku. Ha, ciekawe. Jest pomocnik chirurga, cieśla, pomocnik, kuk, rzeźnik, strzelec, pasażer, steward. No, midship, no ale midshipmen już mam ogarnięty w 3, więc tutaj do wyrzucenia. No i czyli tylko topan albo marynarz mi został. Tak ja nie wiem, czy to jest topan, czy to jest marynarz. Ja nie wiem, czy to jest Rusek, czy to jest Anglik. Ciężko mi po akcencie poznać. Dobra, gdzie... Ej, teraz tam. Pod pokładem znowu. Dobra, ale tam słyszałem, że kapitan coś do niego krzy... Ty, tu jest... To jest... O, ty, czekaj. Tu chyba stoi ten, co... Chwilę, co za 3 sceny będzie się czołgał tam. Żeby za 4 dni tam zginąć. Tu jakiś ziomek. I to bez ręki. To jest pewnie ten, co się tam bił. Co się bił, no co, go, co mu Kraken tak łapę oplutł. Bo to pamiętam, że w zgubie części, no w ostatnim ze zguby, w śmierci Abigail
że był właśnie ten koleś. Znaczy, nie ten koleś, tylko no... No, że no pewnie to jest ten koleś, no. Gościu stracił rękę, a w śmierci Abigail był ten. No, jedyny typ, który miał tego. Squid's gone. Your mate was torn apart. The beast is dead. How did you kill it? We didn't. It left with the storm. Captain came up from the hold. Said he chased it off. You should rest. A curse like that? Does that live for nothing? Okej, gdzie jest mój Francuz? Plus Verdammt. Verdammt to chyba po niemiecku jest, tak mi się wydaje. Ha. Dobra, co tu się dzieje dalej? O, tu jest Mr. Hoskut. Wchodzi ze swojej kajuty. O, tutaj ziomek widzę otworzył, także dziękuję. Będę miał kolejny pokład do zwiedzenia. Są drzwi. A tu jest kto? A tu jest kapitan. Wychodzi na pokład. Na główny pokład właściwie powinien powiedzieć, bo tu każde takie powiedzmy piętro jest pokładem. Tylko jakby jest główny pokład, a to chyba to jest, jeśli dobrze pamiętam, to jest pokład działowy. Ale teraz pytanie, kim ty jesteś? Ten, co padł, mówił coś o... Coś powiedział, zapytał, gdzie jest mój Francuz, a jeden mu tam odpowiedział, że jego pomocnika rozszarpało. Dobra, no... On nie doświadczy, no on został ewidentnie... No... Właśnie, co tu jest? Jest rozszarpany przez straszliwą bestię albo rozdarty na strzępy. No ale nie, no, on nie jest rozdarty na strzępy, nie ma bata. Bo rozdarty na strzępy to był Maba na przykład. Dosłownie rozdarło go na pół. Ale on, jemu tylko urwało rękę, więc... Chyba go rozszarpało, mi się wydaje. Ale on mówił o pomocniku... O, jest, od razu. Chwila, Charles Ma... Pomocnik Bosmana, Francja. Czy jest ktoś jeszcze z Francji? Czy jest ktoś jeszcze z Francji? Nie ma. Okej, okay. Czyli on musi być Bosmanem. To musi być Bosman. Alfred Klestil? Chyba tak się czyta to nazwisko? No dobra. Ale wiecie co? Ja bym teraz wrócił do śmierci Abigail i zobaczył, kto mu tam pomagał. Kto mu tam pomagał? Bo ten, który pomagał mu się uwolnić od Krakena, to będzie jego pomocnik. Sześć trupów, czterech nieznanych. No właśnie. To się, no, na pewno jedną z tej dwójki jest Henry Evans, bo on przeżył. A skoro tamten, co dźgnął Paula Mossa, powiedział, że to ostatnia szalupa, to albo ten to Henry Evans. A jako, że Henry Evans żyje... Gdzie on tam był? W Maroku? Dobrze pamiętam? Tak, w Maroku. A Maroko, jeśli dobrze kojarzę z geografii, to Maroko jest chyba w Afryce. Więc mogę na spokojnie założyć, że wszyscy, którzy są na... Co jest? A, Boże, nie ten rozdział. Ucieczka, koniec i do tyłu. Że wszyscy, którzy byli na tej szalupie, przeżyli i żyją w Afryce. Tylko teraz pytanie, który jest który?
Nie będę tutaj strzelał Evansa. Bo jakby... W sensie no... Jeśli... Te są dobrze, to mógłbym spróbować, ale... Lepiej nie. O! O, okej, okay, dobra. O, te dwie. Ale kogo jeszcze? A, Brennana, okej. Okay. Miałem taką cichą nadzieję, że mi tego bossmana klepnie, no bo... Brennana byłem, no już pewien, że to jest poprawne, ale... Nie będę narzekał. Zawsze to trzech mniej. Ale okej, okay, czyli tak. Tutaj po pierwsze dobrze przekminiłem, że panna to jest ta młodsza. Po drugie dobrze przekminiłem, że są w Afryce. Tylko teraz pytanie właśnie, który z nich to jest... W sensie, no, mógłbym, skoro to jest Stewart, a Henry Evans był chirurgiem, no to mógłbym strzelić, że to jest Henry Evans. No ale tak naprawdę, dopóki teraz nie mam dwóch pewnych, no to nic mi to nie da tak naprawdę. Bo teraz co będę tutaj miał? Jest Paul Moss, no ale no, jakbym poznał tożsamość tego, to mam kolejne dwa losy, bo po pierwsze on zabił Paula Mossa, po drugie on zginął z Emily Jackson, z rąk Emily Jackson i potem mógłbym strzelać, że tamten to jest ten. O, dobra, nie, dobra. Tak po prostu, dobra. Strzelam, że to jest... Gdzie on był? Chirurg. Chirurg gdzieś wyżej. Tu. Strzelam, że to jest Henry Evans. Bo skoro to jest Stewart, no to to notabene musi być Henry Evans. No ale dobra, stop. Teraz tak, to i to jeszcze nie było, tego też nie. No mam zgubę, układ i uciek. No od zguby w dół mam wszystkie pokazane. No to zobaczmy, co tu jest. Czy jest coś pustego tutaj? Jest ten, ale ten nie wiem, kim jest nawet. Tu jest to samo. Ten jest klepnięty, ten jest klepnięty, ten jest klepnięty, to też. No tutaj te zniknięcia teraz, nie? Okej, okay, ale dobra, zakładając, że tam podziałało, że wszyscy osiedli w Afryce, no to może tutaj też podziała, jeśli oznacza, że tutaj wszyscy zostali utopieni przez bestie. Nie, to zostaje. A nie, czekaj, nie, stop. Utopiony przez bestie. Ten także został utopiony przez bestię. Ten także został utopiony przez bestię. Nie to. Los chcę tylko ustalić. Utopiony przez bestię. Okej. Okay. Tutaj wszyscy. Dobra. Nathan Peters. Utopiony przez bestię. No i, zakładając, że to jest Omid Ghul, on też został utopiony przez bestię. Haha! Got him! I gościu jest widoczny po tym strzale. I ten też. Dobra, okej. Okay. Czyli tak, to jest Mr. Evans. To jest Omid Ghul. A to jest Nathan Peters. Znaczy, no, w sensie Nathan. No to wiedziałem od poprzedniego odcinka, że to jest Nathan Peters, ale... Dobry los. Dobrze odczytałem los. Okej, okay, czyli teraz tak. Tu mam czterech jeszcze. Tylko właśnie, dobra, wyjdź mi stąd. Ale właśnie, w sumie... Bo tego mi nie klepnęło. Bo... O! O, dzięki. Okej, okay, to... Nawet pomocny. Myślałem, że przyjdzie mi do rycina, a przeszło. Dobra. Okej. A przeszło mi od razu do wspomnienia. Dobra, ale tak. No nie zaliczyło rozszarpany. No to może jednak tu będzie rozdarty na strzępy przez bestię? No, na razie nie mam trójki, więc no.
Ciężko jest mi to stwierdzić. O, tu było zamknięte. Oj, tutaj widzę jest... jest... resztka nogi, no. But... i... kość, tak mi się wydaje. Ciekawe, kto tam był. W sensie, kto tam wisi aktualnie. Dobra. Nie tu. Ona była w kajucie. Dobra. Pokaż mi to jeszcze raz. I kto tu był? To jest tak. Tu jest Finlay Dalton. Tu jest Maba. Tu. Tu jest ten. O, tu jest. Jest pan Bossman. O, tu! I to jest... to jest ten. Okej, okay, czyli to musi być Charles Miner. A spróbuję. Zakładam, że to jest Charles Miner. Okej, okay, to zakładając, że ten jest zidentyfikowany przeze mnie teraz prawidłowo i że teraz Bossman się klepnie, to potrzebuję jeszcze jednego losu, aby to, powiedzmy, potwierdzić. Dobra, tu jest wyjście. No to cóż, no, muszę teraz badać kolejne wspomnienia. No bo inaczej nie dojdę do tego. Tu jest trucho kapitana. No i dobra. Tylko teraz tak. No bo tak. Tych dwóch nie wiem. Tu jest otwarte i tu jest otwarte. Tu? Nie wiem. Nie, to nie krew. Jakby była krew, to by było widoczne. Nie wiem, wypalone coś tu jest? Ciężko mi stwierdzić. O, tu jest krew natomiast. Tu jest krew. A, tam jest trup. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, co badać najpierw? Tutaj coś może? Tu jest zamknięte. Tu jest też zamknięte. O, tu. Jakaś czaszka. No dobra. Mam trzy trupy do zbadania. A niech będzie to. Nie wiem, to jakaś krowa? Hector here. One swing. Get true to skull in stone or brain. I'll cut her throat when you've done it. Here? Yeah. Come on before she kicks up. You all right there, sir? Never been on a farm, chap. Mind your shoes now. Okej, okay, widzę, że zabili Mućkę. Tu jest kto? Jest koleś? A to jest ten Peter Milroy, który eksplodował? Ten? No, niby powinienem już wiedzieć. Ale czekaj, on powiedział, że Charlie. Nigdy nie byłeś na farmie, Charlie. A ten żyga teraz. Czyli co? Czyli to będzie Charlie. Czyli... dobra, drogą eliminacji to będzie Charles Herstig. A... Nie ten. Ten. A to będzie... Thomas Lanke. Dobra. A nie, dobra. Nie klepie mi, bo nie wiem, kto go zabił. Czyli dalej mam jednego pewniaka. Tak sądzę. Jednego prawie pewniaka. I ciągle brakuje mi jednej osoby. Żeby potwierdzić bądź ten. Ale ten w sumie.
mnie trochę zastanawia, bo on już jest wyraźny. Plus ten pokazuje, jak zabić tą, jak świnie. Znaczy, Boże, świnie. Krowę, nie świnie. Czy ma taki fartuch? Czy to może być Cook? Cook? Tomasz Sefton? Chociaż nie, bo Cook to jest kucharz, a kucharz, no... No rzadko raczej miałby taką wiedzę. O, ale może to będzie rzeźnik? Emil O'Farrell? Nie mam jego nie wiem jak zginął, więc mogę na razie tego gdybać. Ale dobra, no. Załóżmy, że to jest Emil O'Farrell. Nasz rzeźnik. Tutaj w ogóle coś jeszcze dzieje. No, akurat się rozdział pisze. Zawrzyte. Cyk, książka. O, drugi rozdział. Przenikliwe zimno. Gdzieś obok Madery. Czachar znaczkiem rozdziału. Ogromna krowa została zarżnięta na mięso. Okej, ale w trakcie było coś gadane. Żeby zabrać... O właśnie, dobra, tutaj kogoś wynoszą. Tutaj, o, widzę, pan Evans nadzoruje, czyli chyba on powiedział, żeby tego gościa wynieść gdzieś do warsztatu cieśli. I mamy kogo? Kurde, zły guzik. Aj. Nie wiem, drugi nie wiem teraz, który to był. O, no fajnie, to widzę, że dopóki nie puszczę, to nie mogę się ruszać. No to dobra, leć chmuro, czy tam może mgło, nie wiem jak to traktować. Dobra, pokaż mi, co tu się od Janie bawiło. Ale czemu też w takiej pozycji go zatrzymało? Dobra, never mind. Co się z nim stało? Rozdział drugi, część druga. No on szansę miał marne, bo dałeś mu nalewki z opium i gościu padł. Panie Evans. Ciekawe, kiedy to odkryłeś. Dobra, ale to jest kto? No, kurde. Niżej? To jest ten. Okej, okay, tu jest pan trzeci oficer. Ale tu jeszcze jest jakiś ziomek. Który już jest wyraźny. No i dobra. Czy to może być Cook? W takim bądź razie? Przecież nie, on nie ma takiego... To nie tyle fartuch, co bardziej taki fartuch kuchenny. O! A może to będzie James Wallace? Pomocnik chirurga? Nie wiem, no... To jest najgorsze, że ja mogę sobie tylko przypuszczać, kto jest kim, ale dopóki nie ogarnę, powiedzmy, tego, jak gościu zginął, to nie jestem w stanie na 100% stwierdzić, kto jest kim. O, i tu jest, widzę, kolejny trup już zawinięty, aby oddać go oceanowi. Nie wiem, dlaczego go oceanowi oddają, zamiast zawieźć z powrotem. Ale nie znam się, nie moja ta tradycja, powiedzmy. No, to jest ten, co tam ginie później. W zgubie, chyba? Dobra, już mam pół godziny nagrania, ale myślę, że jeszcze tego jednego trupa możemy ogarnąć. Kim jest ten człowiek? No, nie wiem, kim jest, ale wiem, że zginął na wskutek choroby. Straszliwej choroby. No i dobra. Tu jest jakiś koleś.
tu. No dobra, jeszcze szybko przenieść i ogarnąć tego ziomka. No. Gdzie mi go? Ej, no nie! Dlaczego to nie... A nie, zaraz, wait. Czekaj. Jest otwarte, tylko że to, a nie to. Tu jeszcze... Nie to. A dobra, już mi zrobiło, już mi przeniosło. No dobra. Co się z tobą stało, kolego? Powiedz mi, zegarku, co się z nim stało? Część pierwsza. No, ten to teraz miał trochę kiepawo. Ale dobra. Czyli tak. Ten. To jest kto? To jest ten. I to jest Syed? Syed? Nie. Nie wiem jak to się wymawia. Dobra, ale to był chyba Hindus, tak mi się wydaje. O, bo ten już też jest wyraźny. A ten? Nie to, ten. I ten też. Dobra, czyli wynika na to, że ci trzej to są Hindusi. Tu jest jeszcze ktoś. To jest kto? No, to jest ten ziomek, co chwilę później umiera. No, chwilę w cudzysłowie, nie? No, w kolejnej części. Tutaj pusto. O, ale tutaj dwóch Rusków było. Z tego, co słyszałem. Jeszcze słyszałem, z tego, co widziałem po napisach. To była chyba cyrylica. Zwłoki przynajmniej po śmierci. Kim jest? No. Znam imię tego kolesia. Marynarz. Renf... O, jest! Solomon... Ja mówię Syed. Nie wiem, ja mówię Syed. Solomon Syed. Marynarz z Indii. I on zmarł z powodu straszliwej choroby i jest kolejna trójeczka. Na pewno on będzie, tylko teraz pytanie. No, dobra, Solomon. Jest, to był Charles. I jest. Bosmanik też. Dobra. Ej, coraz lepiej. Okej, drzwi otwarte. Ale okej. Czyli tak. To ci tutaj to są Hindusi. Tylko teraz pytanie, który jest który? Bo ten... Ten to jest ten, co został... A, dobra, to jest ten zmiażdżony. Co przedziale. O, ale ma trzeci poziom dedukcji. Dobra. Marynarze... No, trzech z Indii mi zostało. Tylko właśnie pytanie, który jest który? Dobra, no fakt. Ma trzecią dedukcję, no to jego nie będę dykał na razie. Ten ma którą dedukcję? Ten ma drugą. No ale w sumie tego znam śmierć. Ten wiem, że zginął. Ten jeszcze nie zginął. A ten? No, oznacz mi go. A ten zginął chory. No i ten ma jeden poziom dedukcji. No to nie wiem, kto to będzie. No to... Nie wiem, może to będzie Renfert Rajub? Nie wiem, dobra. Na razie typa zostawię. Jeszcze dwa losy i się dowiem, nie? Czy to jest ten, czy nie. Dobra, ale tutaj był... Tutaj są chyba Ruscy, nie? Tu. To jest kto? To jest ten. A ten? O! O, proszę! To jest ten, który został z którego zastrzeliła panna Jackson. I tutaj też. Dobra, to jeszcze na koniec spróbuję się tym zająć. Dobra, czyli ten, ten i ten. Dobra, ilu jest
Ilu jest Rusków? Ilu jest Rusków? Dwóch marynarzy, jeden topman. I to tyle. Dwóch marynarzy, jeden topman. To... Aleksiej Toporow? Nie. Alarkus Nikishin? Też nie. Leonid Volkov? Dobra. Chwilowo nie, nic się nie stało. Ale ten, czekaj. Paul Moss, tu. On został zabity właśnie przez tego gościa. Dobra. Czy to jest Aleksiej Toporow? Nie. Czy to jest... Nie. Kurde, nie ta opcja. Czy to jest Alarkus Nikishin? Też nie. Czy to jest Leonid Volkov? Aha! Jest! Ładnie! Mam ziomeczka. I tu Renfred Radżup. Czysty strzał i się i za pierwszym razem się udało. No i super. Ile dzisiaj losów? Chyba 9? 6 albo 9 losów udało mi się ustalić w tym odcinku. Nie no, Bailando. Dobra, ale zostało mi dalej dwóch Rusków, nie? Ale przynajmniej wiem, że zostali tylko marynarze. Czyli zarówno ten... To jest... Marynarz. To jest Rusek marynarz, czyli albo ten, albo ten. A dobra, strzelam, że to będzie Alarkus Nikishin. A to... Będzie... Aleksiej Toporow. Na razie nie wiem, jak zginęli, więc mogę sobie tak gdybać. Dobra. Zostawiam to tak. I... Wychodząc z tego wspomnienia, żegnam się z wami. Gdyż jest to idealny moment, aby to uczynić. Tak więc... Miło się z wami grało. Miło się... No po prostu miło było, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.